Oddychanie towarzyszy nam zarówno podczas czuwania, jak i snu. Wszyscy wiemy, że bez jedzenia możemy przetrwać przez pewien czas, bez wody, kilka dni, ale bez oddychania tylko kilka minut. Mimo to, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak kluczowe jest prawidłowe oddychanie dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego oraz dla naszej wydajności. Oddychanie jest unikalne wśród funkcji naszego ciała i mózgu, ponieważ leży na granicy naszego świadomego i podświadomego zachowania. W każdej chwili możemy świadomie przejąć kontrolę nad tym, jak oddychamy, co jest niezwykłą cechą naszego mózgu. Zmieniając nasz wzorzec oddychania, możemy szybko wpłynąć na to, co nasz mózg jest w stanie zrobić. Na przykład, podczas wdechu jesteśmy lepsi w uczeniu się i zapamiętywaniu informacji niż podczas wydechu. Oddychanie ma również kluczowe znaczenie dla naszej pracy umysłowej i fizycznej. Oddychanie to nie tylko proces niezbędny do życia, ale także narzędzie, które możemy wykorzystać do poprawy naszego zdrowia, wydajności i jakości życia. Dzięki dzisiejszemu szkoleniu nauczycie się, jak maksymalnie wykorzystać ten potencjał. Kiedy jesteś blisko poziomu morza, powietrze jest dość gęste, co oznacza, że jest w nim dużo tlenu. Ale kiedy wspinamy się na wyższe wysokości, powietrze staje się rzadsze, co oznacza, że jest mniej tlenu do wdychania. To jest powód, dla którego możemy odczuwać trudności z oddychaniem na dużych wysokościach. To zjawisko jest znane jako hipoksja wysokościowa i może prowadzić do wielu nieprzyjemnych objawów, takich jak zawroty głowy, nudności, utrata apetytu, bóle głowy i trudności z oddychaniem. W skrajnych przypadkach może prowadzić do poważnych stanów, takich jak obrzęk płuc lub obrzęk mózgu. Ciało jednak ma zdolność do adaptacji do tych warunków poprzez proces zwanym aklimatyzacją. Aklimatyzacja to sposób, w jaki ciało dostosowuje się do zmniejszonej ilości tlenu na dużych wysokościach. W ramach tego procesu ciało zaczyna produkować więcej czerwonych krwinek, które są odpowiedzialne za transport tlenu do różnych części ciała. Dodatkowo ciało zaczyna również produkować więcej hemoglobiny, białka, które pomaga czerwonym krwinkom przenosić tlen. Te zmiany pomagają ciału lepiej radzić sobie z mniejszą ilością dostępnego tlenu. Jednakże aklimatyzacja nie jest procesem natychmiastowym. Może to zająć od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od indywidualnej kondycji fizycznej i wysokości, na której się znajdujesz. Dlatego ważne jest, aby dać sobie czas na dostosowanie się do nowych warunków, zanim podejmiesz jakiekolwiek intensywne działania fizyczne na dużych wysokościach. Warto zauważyć, że na dużych wysokościach Pomimo zmniejszonej ilości dostępnego tlenu, nadal musimy utrzymać odpowiedni poziom dwutlenku węgla w naszym ciele. Jak już wcześniej omówiliśmy, dwutlenek węgla jest kluczowy dla procesu oddychania, ponieważ pomaga uwalniać tlen z hemoglobiny. Jednak na dużych wysokościach, naturalną reakcją ciała jest przyspieszenie oddechu, co prowadzi do wydzielania większej ilości dwutlenku węgla. To zjawisko, znane jako hiperwentylacja, może prowadzić do stanu zwanego hipokapnią, czyli zbyt niskiego poziomu dwutlenku węgla w krwi. Aby temu zapobiec, ciało wprowadza mechanizm zwanym oddechem okresowym. Jest to cykl, w którym oddech staje się przyspieszony, a następnie zwalnia, co pozwala utrzymać odpowiedni poziom dwutlenku węgla w ciele. Wiemy, że nasze oddychanie wpływa na pobudliwość mózgu i jak nadmierna hiperwentylacja może wpływać na nasze zdolności poznawcze. Skupmy się teraz na optymalnym wzorcu oddychania i jak to może wpływać na nasze zdrowie i funkcje mózgu. Pierwszą rzeczą, o której musimy pamiętać, jest fakt, że prawidłowe oddychanie powinno odbywać się przez nos. Nos dostarcza naturalnego oporu, który zmusza nas do głębszego oddechu, umożliwiając nam dostarczenie większej ilości tlenu do naszego organizmu. Przede wszystkim dłuższe wydechy pomagają w utrzymaniu odpowiedniej równowagi dwutlenku węgla w naszym systemie. Wiedza ta jest niezbędna do utrzymania optymalnej pobudliwości mózgu. Druga kluczowa kwestia to przerwy między oddechami. Chociaż mamy ośrodek mózgowy, tak zwany kompleks prebodzingera, który kontroluje nasz wdech i wydech, nie ma on bezpośredniej kontroli nad przerwami między oddechami. To my, jako świadome istoty, musimy zastosować samokontrolę i umiejętność zwracania uwagi na nasze oddechy, aby optymalizować ten aspekt naszego oddychania. Zrozumienie i praktykowanie prawidłowego wzorca oddychania ma potężny wpływ na naszą zdolność do skupienia się, uczenia się i przetwarzania informacji, jak również na ogólne samopoczucie i zdrowie. Może to również pomóc w redukcji stresu i niepokoju, które są często związane z nadmiernym oddychaniem lub hiperwentylacją. Zdecydowana większość technik oddychania polega na tym, że wydychanie jest dłuższe i intensywniejsze niż wdychanie. Oczywiście, niektóre praktyki takie jak oddech Wim Hofa, polegają na naprzemiennym, intensywnym wdychaniu i wydychaniu, ale istnieje tu zasada, że wydychanie jest dłuższe i intensywniejsze niż wdychanie. Przypomina to zasadę działania mechanizmu w zegarku mechanicznym, który zapewnia równomierne działanie zegarka niezależnie od zmian w otoczeniu. Podobnie działa nasz układ oddechowy, niezależnie od intensywności oddychania, zawsze dąży do tego, aby wydychanie było dłuższe i głębsze niż wdychanie. Dlatego tak ważne jest zrozumienie tej zasady. Ponieważ pozwala ona na skuteczne manipulowanie naszym stresem i emocjami. Jeśli zastosujemy tę wiedzę w praktyce, możemy wpływać na nasz stan emocjonalny poprzez kontrolę naszego oddechu. Na przykład, jeśli jesteśmy zestresowani i chcemy się uspokoić, powinniśmy skupić się na wydłużeniu i pogłębieniu naszego wydechu. W ten sposób będziemy mogli spowolnić nasze bicie serca i wprowadzić nasze ciało w stan relaksu. Z drugiej strony, jeśli jesteśmy senni lub czujemy się ociężali. Powinniśmy skupić się na intensywnym i długim wdychaniu. W ten sposób przyspieszymy nasze bicie serca, zwiększymy naszą czujność i pobudzimy nasze ciało do działania. Dodatkowo istotne jest zrozumienie, że nie chodzi tu tylko o długość wydechu w porównaniu do wdechu, ale także o siłę z jaką to robimy. Czyli jeśli chcemy się uspokoić, powinniśmy wydychać dłużej i intensywniej, a jeśli chcemy się pobudzić, powinniśmy wdychać dłużej i intensywniej. Podsumowując, zrozumienie zasady, że wydychanie jest dłuższe i intensywniejsze niż wdychanie, pozwala nam na skuteczne manipulowanie naszym poziomem stresu i emocji poprzez kontrolę naszego oddechu. Dlatego techniki oddechowe, takie jak te, które omówiliśmy dzisiaj, są tak ważne dla naszego zdrowia i samopoczucia. Większość z nas wdycha aktywnie, ale wydycha powietrze biernie. Pozwalamy powietrzu uchodzić z nas samoczynnie, w dowolnym tempie. To jest błąd. Aby zyskać pełną kontrolę nad swoim oddechem, musimy nauczyć się aktywnie wydychać. To znaczy, musimy aktywnie rozluźniać przeponę i mięśnie międzyżebrowe klatki piersiowej podczas wydechu. W ten sposób możemy szybko przejąć kontrolę nad naszym tętnem. Jeśli czujesz, że Twoje serce za bardzo przyspiesza, możesz skorzystać z techniki długiego, aktywnego wydechu. Pozwoli to na spowolnienie tętna. Technika ta jest szczególnie przydatna dla osób z silną świadomością interceptywną, które mogą łatwo wyczuć, co dzieje się w ich ciele. Ale nie tylko tętno można kontrolować za pomocą oddechu. Zastanówmy się teraz nad czymś, czego każdy z nas doświadczył co najmniej raz w życiu, czkawką. Czkawka jest wynikiem skurczu nerwu przeponowego, który emanuje z regionu szyjnego. Jest to zwykle nieprzyjemne, a czasem nawet bolesne doświadczenie. Ale na szczęście, dzięki zrozumieniu tego, co powoduje czkawkę, możemy nauczyć się prostego sposobu na jej zatrzymanie. Próbowałeś już zapewne różnych sposobów, takich jak oddychanie do worka czy picie wody. Chociaż te techniki mogą czasami przynosić ulgę, istnieje skuteczniejszy sposób. Wszystko, co musisz zrobić, to wykonać trzy wdechy z rzędu, niezależnie od tego, jak krótkie mogą być, a następnie wstrzymać oddech na około 15 do 20 sekund i powoli zrobić wydech. Takie podejście prowadzi do nadmiernego pobudzenia nerwu przeponowego, co później skutkuje jego hiperpolaryzacją i niemożnością ponownej aktywacji przez pewien czas. Inna technika znana jest jako cykliczna hiperwentylacja. Polega ona na wykonaniu około 25 szybkich, głębokich wdechów przez nos, po czym następuje pasywny lub aktywny wydech, zazwyczaj przez usta. Ta metoda znacznie zwiększa poziom pobudzenia autonomicznego, uwalniając adrenalinę z nadnerczy i pomagając nam lepiej radzić sobie ze stresem. Pamiętajcie, że kontrola nad oddechem to nie tylko kontrolowanie tętna czy eliminowanie czkawki. Jest to potężne narzędzie, które pozwoli nam poprawić nasze samopoczucie, zredukować stres i poprawić ogólną jakość życia. Nasze ciało i mózg są tak skonstruowane, że podczas inhalacji jesteśmy bardziej czujni i szybcy w reagowaniu. Podczas wydechu, na odwrót, jesteśmy bardziej w stanie relaksacji i nasza reakcja jest nieco spowolniona. Może to wydawać się niewielkim szczegółem, ale gdy weźmiemy pod uwagę skomplikowane sytuacje, które wymagają szybkich decyzji, lub gdy nagle zobaczymy zagrożenie, to te milisekundy mogą naprawdę mieć znaczenie. Przykładowo, kierowcy Formuły 1 czy piloci myśliwców, zwykle szkoleni są, aby w sytuacjach wymagających błyskawicznej reakcji wdychać powietrze. Ten odruch jest następnie automatycznie wyzwalany w sytuacjach kryzysowych. Zrozumienie, jak oddychanie wpływa na naszą czujność i reakcję na otoczenie, to nie tylko ciekawostka, ale również klucz do rozwoju umiejętności, które pomogą nam lepiej radzić sobie ze stresem, koncentracją i sprawami związanymi z emocjami. Dalszym aspektem, który warto rozważyć, jest oddychanie podczas snu. Badania pokazują, że różne fazy snu są powiązane z różnymi wzorcami oddychania. Podczas snurem, kiedy zazwyczaj mamy najbardziej intensywne sny, nasze oddychanie staje się nieregularne i przyspiesza, podczas gdy podczas głębokiego snu oddychamy wolno i regularnie. Zrozumienie wzorców oddychania podczas snu może pomóc nam lepiej zrozumieć, jak nasz mózg pracuje podczas różnych faz snu. Ponadto regularne, głębokie oddychanie może pomóc nam wprowadzić się w stan relaksacji, co może pomóc w zasypianiu. To tylko kilka z wielu sposobów, w jakie oddychanie wpływa na nasz mózg i ciało. Jak widać, jest to temat o wiele bardziej złożony i fascynujący, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Dlatego też zachęcam wszystkich do dalszego eksplorowania tej tematyki i doświadczania na sobie wpływu różnych technik oddychania na różne aspekty naszego życia. Pamiętaj, że o ile nie mówisz, jesz, ćwiczysz czy wykonujesz inną aktywność, która wymaga zmiany wzorca oddychania, powinniśmy dążyć do oddychania przez nos, a nie przez usta. Związane jest to ze zwiększonym oporem oddychania przez nos, o którym już wcześniej rozmawialiśmy. Wzrost ten pozwala bardziej, a nie mniej, napompować płuca. Dodatkowo, oddychanie przez nos ogrzewa i nawilża powietrze, które dostaje się do naszych płuc, co jest korzystniejsze dla zdrowia płuc niż oddychanie przez usta. Twarde oddychanie przez usta, czy po prostu oddychanie przez usta, może być dość szkodliwe dla niektórych funkcji oddechowych płuc. Należy pamiętać, że nie oznacza to, że nie powinniśmy mocno oddychać przez usta podczas biegania, sprintu czy intensywnego wysiłku fizycznego. Nie chcemy jednak, aby oddychanie przez usta stało się naszym stałym wzorcem. Najlepszym wzorem oddychania jest oddychanie przez nos. Innym aspektem oddychania przez nos, który jest bardzo korzystny, jest fakt, że tlenek azotu jest wytwarzany w przewodach nosowych. Jest to gaz, który może powodować relaksację gładkich mięśni, które są związane nie tylko z naczyniami krwionośnymi nosa, ale także mózgu i wszystkich tkanek naszego ciała. Dlatego oddychanie przez nos jest świetne, gdy chcemy złagodzić zatkanie nosa. Gdy nos jest zatkany, Większość osób oddycha przez usta. Okazuje się jednak, że oddychanie przez nos pozwala na rozszerzenie naczyń krwionośnych, większy przepływ krwi, rozszerzenie przewodów nosowych i dostarczenie tlenku azotu do wszystkich tkanek naszego ciała. To z kolei umożliwia lepsze dostarczanie składników odżywczych i usuwanie dwutlenku węgla i innych produktów odpadowych z tkanek. Oddychanie przez nos wpływa także na nasz wygląd zewnętrzny. Gdy ludzie oddychają przez usta, obserwuje się wydłużenie szczęki, opadanie powiek i zmiany w strukturze szczęki, które nie są estetycznie korzystne. Na szczęście, gdy ludzie zaczynają oddychać przez nos, następują bardzo korzystne zmiany, takie jak podniesienie brwi, podkreślenie kości policzkowych, poprawa struktury szczęk i zębów. Dziękuję za Twoją uwagę! Film jest współfinansowany przez Unię Europejską.